Istnieje kilka problemów, które nurtują niemalże każdą kreatywną osobę. Poczucie bycia niewystarczająco dobrym. Fundamentalnym dylematem jest wątpliwość odnośnie do tego, czy powinniśmy czekać na inspirację, a może działać i tworzyć z tym, co już mamy. Powinniśmy uczyć się nowych rzeczy, czy już teraz działać? Pomyśl przez chwilę. Internet oferuje nam wiele form nauki i przyjemności. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę dowolne hasło i natychmiast mamy dostęp do niemalże nieograniczonej wiedzy. Pytanie, czego chcemy się uczyć? Wszyscy znamy ten problem, gdy próbujemy uczyć się zbyt wielu rzeczy naraz i żadnej nie opanowujemy, bo zamiast skupić się na głębokiej pracy, rozjeżdżamy się z powierzchownymi ideami na boki. Niepewność wyboru. Jeśli skupię się na designie, nauczę się rysować piękne kształty, ale nie będę miał czasu na animację. Z drugiej strony bez designu nie ma czego animować. Jeśli wybiorę wideo, nie będę miał czasu na pisanie tekstów. Jeśli skupię się na pisaniu, to nie będę miał kiedy nagrywać. Jeśli wybiorę duchowość, odetchnę z ulgą, ale przestanę się skupiać na praktycznych rzeczach. Jeśli wybiorę przyziemność, będzie mi nudno i tak obojętnie. Jeśli wybiorę mój rozwój osobisty, nie będę miał tyle czasu dla moich bliskich lub przyjaciół. Jeśli poświęcę się innym, nie będę miał czasu dla siebie. Porównywanie się. Zauważyłeś, że jest taki punkt, w którym gdy za bardzo interesujemy się życiem innych, to nasze życie coraz bardziej staje się niesatysfakcjonujące? Oj. Chyba coś mi nie wychodzi. Inni są lepsi. Są bardziej atrakcyjni i popularni. Na pewno mają więcej szczęścia ode mnie. Moje umiejętności są. Jestem do bani. Im się udało dużo wcześniej. A ja mam po prostu pecha. Za dużo pomysłów na raz i zmienność nastrojów. Wstajesz jednego dnia i masz jeden pomysł. Na drugi dzień masz już inny pomysł. Gdzie jest ta osoba z wczoraj, która miała podbić świat? Dzisiaj już nie ma na to ochoty i twierdzi, że jest zmęczona. Ciągłe wymyślanie nowych pomysłów sprawia, że traci się ciągłość robienia jednej rzeczy i osiągania w niej pełnego mistrzostwa. Do tego przychodzi poczucie, że inni ci nie rozumieją. Brak efektów wywołuje niepokój, a ten zmusza do szukania ciągle nowych rzeczy. Do tego ekscytacja nowymi pomysłami nie daje spokoju i sprawia, że chce się ciągle eksplorować nowe rzeczy. Pytanie, kiedy w końcu wybierzesz coś dla siebie? Jakość kontra ilość. Tworzyć dużo rzeczy jako tako i przygnieć wszystkich swoimi pomysłami, czy poświęcić więcej czasu na pracę, by bardziej dopracować swoje pomysły? Może nie ma jednego przepisu na sukces? Może inni mają takie same problemy jak wszyscy inni? Może chodzi o to, aby wyłączyć zewnętrzny szum, zamknąć się u siebie w pokoju i wydobyć te skryte pomysły i fantazje, które plączą się w naszych głowach od tak dawna? Może chodzi o to, aby przestać udawać przed sobą i przed całym światem, że jest się tak bardzo zajebistym ze swoimi pomysłami i odpuścić kontrolę, by pozwolić naszej naturalności działać za nas i przy okazji pozbyć się tego obezwładniającego poczucia wstydu i winy, że jesteś nie dość dobry, gorszy od innych, że nie ma w tobie niczego wyjątkowego, czego inni by nie docenili. Oczekiwania. A wystarczy, że będę robił tą jedną rzecz doskonale. Jedną rzecz doskonale. A potem zrobię drugą rzecz, doskonale, a potem trzecią i czwartą. Budzę się w pokoju, nic nie jest doskonałe. Jak mam zacząć tę pierwszą rzecz, jeśli nie będzie doskonała? Po co w ogóle mam ją zaczynać, skoro na nic się nie zna? Nikt jej nie doceni, pójdzie do kosza na śmieci. Pośród tych wszystkich innych rzeczy, które też przecież nie są doskonałe. Może kiedyś będą doskonałe, ale na razie nie są doskonałe. Wypalenie. Bez ustanku dążysz do celu. Osiągasz jeden cel, zaraz pojawia się kolejny. Widzisz, że wszystko zawsze można zrobić lepiej. Działasz ile wlezie. Starasz się przy okazji pomagać innym. Nie możesz przestać dostrzegać wszędzie okazji do wewnętrznego rozwoju i wzrostu. I nagle wszystko znika. Motywacja, inspiracja, siła. Czujesz, że nie jesteś w stanie się podnieść z łóżka. I tak, dosięgło cię. Jesteś wypalony. Jak się sprzedać? Jak będziesz robił to, co chcą inni, to stracisz swoją tożsamość. Jak będziesz robił tylko to, co ci się podoba, inni mogą cię nie zrozumieć. Jak będziesz robił wszystko za darmo, to nie zarobisz.
jak będziesz chciał tylko zarabiać, to sprzedasz swoją duszę. I jak tu żyć? FOMO. Gdy tworzysz, nie oglądasz innych i w ten omija cię to, co oni robią. Gdy oglądasz innych i konsumujesz treści, nie tworzysz, a twoje pomysły zostają spychane na dalszy tor i wydaje ci się, że są bez znaczenia, bo skoro inni robią takie wspaniałe rzeczy, to na twoje już zapewne nie ma tutaj miejsca. Uzależnienie od uwagi. Jako artysta musisz się wyróżnić, inaczej nie byłbyś artystą. Musisz zachwycić innych ludzi nową perspektywą, mieszanką cierpienia, bólu, miłości, pasji i zachwytu. Ma to jednak swój cień. Uzależniasz się od podziękowań i pozytywnych komentarzy ze strony innych ludzi. W tematach kreatywnych najtrudniejsze jest to, że wena przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie i bardzo często jest sprzeczna z jakimiś naszymi interesami oraz tym, jak funkcjonuje świat na zewnątrz. I to jest też powód, dlaczego osobom kreatywnym bardzo często jest trudno po prostu zarabiać na tym, co robią. Do tego również bardzo często przychodzi overthinking, czyli nadmierne myślenie, dużo wrażliwości i mamy wtedy takie poczucie, że bardzo trudno jest nad tą kreatywnością zapanować. Pomyślałem, że nagram to wideo, żeby nakreślić ten problem i pokazać wam, że nie jesteście z tym sami oraz przy okazji zaproponuję wam kilka rozwiązań, kilka sposobów myślenia, jakie możecie zaimplementować do waszej codziennej rutyny, aby co nieco zapanować nad kreatywnością i częściej z niej korzystać przy wszelkiego typu aktywnościach. 1. Ucz się w trakcie działania i nie czekaj na doskonały moment. Jeżeli masz problemy z nadmiernym myśleniem, ciągle skupiasz się na tym, co nie działa i czego brakuje, to bardzo możliwe, że odczuwasz z tego powodu też dołki i często się wahasz. Nie wiesz, kiedy podjąć decyzję, nie wiesz, kiedy zacząć działać. Ja sam osobiście na przestrzeni wielu lat pracy nauczyłem się, że czasami warto po prostu zacząć działać i przy okazji dać się ponieść swoim przeczuciom, no i w trakcie działania po prostu się uczyć. Często jest tak, że pojawia się jakiś projekt, jakieś zadanie, jakieś wyzwanie, zaczynam nad nim pracować i nagle do głowy przychodzą mi spontaniczne pomysły, albo po prostu uczę się przy okazji, pracując nad danym projektem, bo na przykład nie wiem wszystkiego i po prostu pracując nad tym projektem dowiaduję się poszczególnych rzeczy, które są mi potrzebne tylko do tego projektu. Nie uczę się o wszystkim, nie muszę wiedzieć wszystkiego, uczę się tylko tego, co jest mi potrzebne przy pracy nad danym projektem. 2. Eksploruj wiele możliwości, ale skup się na kilku kluczowych. Jeżeli masz taki problem, że jara cię wszystko byś chciał w życiu robić i przez to brakuje ci czasu i energii na to, żeby skupić się na jednej rzeczy i naprawdę ją opanować, tak żebyś mógł z niej skorzystać na przykład w domu, w pracy, może żeby rozwinąć jakieś kompetencje, móc zarabiać na tych kompetencjach i czujesz, że bezproduktywnie poświęcasz się wielu dziedzinom i nie masz z tego efektów, to postaraj się zrobić dla siebie listę rzeczy, które są dla ciebie naprawdę ważne. I spriorytetyzuj te rzeczy i skup się tylko na tych najważniejszych, na tych kluczowych, które mają dla ciebie największą wartość. 3. Zminimalizuj liczbę rozproszeń, stawiając na klarowność. Jeżeli wstajesz rano i pierwsze co robisz, to sięgasz do telefonu i zaczynasz wertować w mediach społecznościowych albo od razu sprawdzasz maila, to nie jest to najlepszy sposób na to, żeby zacząć dzień, bo wtedy zamiast poświęcić czas sobie, będziesz po prostu konsumował treści i to bardzo mocno zapycha umysł. Podobnie jeżeli w ciągu dnia poświęcasz się wielu aktywnościom i brakuje ci w pewnym momencie czasu czy energii, żeby po prostu działać nad czymś dla ciebie ważnym. Tutaj warto jest wprowadzić tak zwany minimalizm cyfrowy, zminimalizować ilość czasu spędzoną w social mediach, może włączyć tryb samolotowy w telefonie i po prostu skupić się na tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne. 4. Znajdź sposób na kreatywną realizację siebie. Często jest tak, że ma się dużo pomysłów w głowie, ale nie wie się, od czego zacząć. I ja wiem o tym doskonale, bo sam miałem tak na samym początku, że nie wiedziałem, co ja mam robić. Pierwotnie projekt Find Yourself miał być poświęcony motywacji, inspiracji, takim tematom, które były bardzo popularne 6 lat temu. W tej chwili obserwuję, że nie ma aż tylu filmów motywacyjnych, już tak odchodzimy od tych tematów,
bardziej popularne stają się tematy samopomocy, samokochania siebie, takiego dbania o siebie, bo ludzie już troszeczkę tak mają dość takiego ciśnięcia i ambicji, chcą czegoś bardziej naturalnego. I to też pokazuje nam pewne trendy, w które często warto jest wskoczyć i po prostu dowiedzieć się, jak funkcjonują. Jeżeli rysujesz, jeżeli malujesz, jeżeli śpiewasz, piszesz wiersze, robisz cokolwiek, to postaraj się dowiedzieć, co jest takim głównym trendem w danej dziedzinie. Poszukaj najlepszych osób w twojej dziedzinie i wymodeluj ich sukces. Czyli dowiedz się, co te osoby takiego zrobiły, że są na tym poziomie, na którym są, i pomyśl, jak możesz od nich czerpać inspirację, żeby osiągnąć podobne efekty. 5. Miej bardziej realistyczne oczekiwania, nastawione na proces, a nie na cel. Bardzo często jest tak, że stawiamy sobie wysokie cele, bardzo duże cele, często wręcz nierealistyczne cele, i gdy zaczynamy działać, to na początku jest fajnie, jest wena, jest inspiracja, jest motywacja, ale ona po jakimś czasie się wypala i tracimy motywację, żeby działać. Zapominamy w ogóle, co robimy, po co to robimy, tracimy wizję, tracimy powód, żeby robić to, co robimy. I wtedy bardzo przydatny staje się taki mindset, żeby skupić się na procesie, czyli na działaniu. To może wydawać się takie mechaniczne, że teraz skupiasz się jak robot tylko na działaniu, przestajesz myśleć, przestajesz analizować. Ale jak przemyślisz sobie wszystkie swoje aktywności, jakie wykonujesz w ciągu dnia, to zobaczysz, że każda aktywność jest mechaniczna. Większość naszych aktywności nie jest przemyślanych. I z tego też powodu często mówi się o tak zwanym przeprogramowywaniu siebie. Bo gdy widzimy, że dane nawyki nam nie służą, to możemy po prostu je zastąpić jakimiś lepszymi nawykami. I tutaj nastawienie na proces ma też taką drugą wartość. To jest to, że nastawiamy siebie na naukę, na to, że my się uczymy w trakcie procesu i wtedy mniej ważne stają się oczekiwania czy efekty, ale ważniejsza staje się nauka. I nauka może nam pokazać wiele nowych perspektyw. Możemy uczyć się jednej rzeczy, potem drugiej, potem trzeciej, oczywiście w odpowiednich dawkach i kolejnościach, ale te rzeczy, których się nauczymy, możemy potem wykorzystywać do budowy innych rzeczy, może nawet i większych. I ten proces ma w sobie pewien aspekt naturalności, bo każdy z nas uczy się inaczej, każdy z nas ma inne przekonania, inny background, czyli inną naszą przeszłość, i gdy nastawiamy się na proces, uczymy się też takiej naturalności, takiej spontaniczności w nauce, i to może pomóc ci w rozwijaniu swoich umiejętności, talentów, pasji czy w ogóle eksploracji świata. 6. Konfrontuj swoje idee z opiniami innych. Bardzo często jest tak, że mamy jakiś pomysł i wydaje nam się, że on jest zajebisty, jest nie do podrobienia, na pewno zmieni cały świat. I zaczynamy działać z tym pomysłem, no i na początku mogą być jakieś efekty, ale też przychodzi taki moment, kiedy inni ludzie mogą nas nie rozumieć. Inni ludzie mogą nie jarać się tym tak samo jak my i to się coraz bardziej zaczyna dostrzegać. I jeżeli dodatkowo bardzo mocno wierzysz w ten swój pomysł, ale nie dostrzegasz feedbacku, czyli opinii innych ludzi, bo może na przykład coś jest nie tak w tym pomyśle, może trzeba go jakoś dostosować, może trzeba go jakoś przerobić, może trzeba zmienić komunikację z innymi ludźmi, żeby cię lepiej rozumieli. Jeżeli ignorujesz te tematy, to bardzo możliwe, że po kilku latach, albo jeszcze może to trwać dłużej, obudzisz się w takim miejscu z poczuciem, że włożyłeś tyle pracy w jakąś rzecz, ale nikt cię totalnie nie rozumie i nie wiesz, jak ją zakomunikować poprawnie innym osobom. I można uniknąć tych błędów, jeżeli od samego początku wyjdzie się z takim nastawieniem nauki, komunikacji tego, co chce się przekazać, i otwartości na opinie innych ludzi. Ja wiem, że często w rozwoju osobistym mówi się, żeby olać opinie innych ludzi, robić swoje. To też ma swoje miejsce w świecie, ale na początku polecam większą otwartość, większe słuchanie. To naprawdę pomaga rozwinąć siebie, bo możesz uzupełnić swoje poglądy o perspektywę innych ludzi i zobaczyć siebie
z innej strony, z takiej strony, z której byś sam na siebie nie spojrzał, bo dopiero opinia drugiego człowieka mówi ci coś na twój temat. Punkt numer 7. Odpocznij, bo prawdopodobnie bierzesz swoje pomysły za bardzo na poważnie. Ja wiem o tym, sam to robiłem, sam to robię. Ciągle muszę powtarzać sam do siebie to, żeby przestać brać rzeczy tak na serio, bo wtedy bardzo mocno się z nimi utożsamiamy, bierzemy je bardzo osobiście i jakakolwiek opinia innych ludzi czy krytyka gryzie nas wtedy dużo mocniej. Poza tym uzależniamy się od opinii innych ludzi, tak? I jak są pozytywne opinie, to jest super, a jak są negatywne, to już nie, jest tragedia. I przez to cierpi nasze poczucie wartości, bo uzależniamy się od opinii. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, te opinie są ważne, ale w tym przypadku chodzi nam o coś innego. Chodzi o to, że możesz mieć bardzo dużo pomysłów, ale one mogą cię przygniatać. Mogą wywoływać w tobie skrajne emocje i skrajne uczucia, które będą blokowały cię przed działaniem. Jeżeli masz z tym problem i zdarza ci się czuć takie uczucia, że masz tak dużo pomysłów, czujesz się tak zajarany i jednocześnie nie potrafisz działać, bo te emocje cię blokują, pojawia się niepokój, pojawia się stres, pojawia się przekonanie, że się tobie nie uda albo nie warto, to wtedy zapisz sobie swój pomysł na kartkę i idź się prześpij, idź na spacer, odpocznij od swoich pomysłów. Daj sobie czas na inkubację ich. Niech twój umysł je przetrawi, przemyśli. Niech uzupełni brakujące części twojej układanki, bo prawdopodobnie nie wiesz jeszcze wszystkiego. Pomysł czy wizja to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest działanie i połączenie wszystkich ścieżek do tego, żeby ta wizja się urzeczywistniła. I to jest proces. I ten proces często trwa. Bardzo często, bardzo długo trwa. Więc odpocznij od swoich pomysłów. Chill out. Punkt 8. Zrównoważ dyscyplinę z flow. Ja wiem, że my jako osoby kreatywne uwielbiamy fantazjować, uwielbiamy tworzyć, uwielbiamy te pozytywne emocje, które nas nakręcają w trakcie tworzenia. Ale zdarza się, że wena do nas nie przychodzi, ale mimo tego musimy działać. Wtedy ja polecam coś takiego jak równowaga dyscypliny z flow. I polega to na tym, że część działań, część swoich nawyków po prostu budujesz w takiej formie technicznej, że po prostu pracujesz nad czymś, szlifujesz dane działania, dane aktywności, tak żeby wyćwiczyć sobie pamięć mięśniową, żeby twój mózg zarejestrował dany ruch, dane działanie. I to mogą być proste czynności. To może być na przykład nastawienie budzika odrobinę wcześniej. To może być rozpoczęcie medytacji w określonym miejscu o określonej godzinie. To może być na przykład mycie zębów wieczorem i stale przypominanie sobie o tym, żebyś to robił. To może być na przykład zapisywanie pomysłów na papier bez względu na to, czy ci się chce, czy nie. Czyli takie drobne nawyki mechaniczne, które supportują twój proces kreatywny. I wtedy, gdy przyjdzie do ciebie wizja, przyjdzie poczucie misji, poczucie ekscytacji, to te drobne nawyki pomogą ci zbudować taki fundament działania, bo będziesz miał wszystko poukładane, wszystko uporządkowane, będziesz czuł się spójny z tym, co robisz i po prostu to w tobie wystrzeli. Słuchajcie, krótki komentarz na temat tego, dlaczego powstało to wideo. Jakieś 2 miesiące temu, poczułem okropne wypalenie. Okropne, totalne wypalenie. Okropne zniechęcenie do takiego poziomu, że nic mi się już nie chciało robić. Myślałem, że porzucę YouTube'a, że porzucę projekt, porzucę duchowość, porzucę wszystko. Nagrałem nawet na ten temat film. I pozwoliłem sobie na wszystkie uczucia, wszystkie doznania, wszystko to, co do mnie przyszło. I skonfrontowałem się wtedy z czymś dla mnie ważnym i osobistym, z czym aktualnie nie chcę się w pełni dzielić, ale w przyszłości myślę, że nagram na ten temat film. Ostatnio bardzo dużo czasu poświęciłem na przemyślenie wizji tego, co robię, tego, co chcę robić, żeby uzgodnić pewien kierunek odnośnie do działań, jakie chcę prowadzić. I przyszła do mnie wizja, przyszła do mnie refleksja, że chciałbym, aby projekt Find Yourself był kanałem poświęconym kreatywności oraz rozwojowi osobistemu.
chcę odbić troszeczkę od duchowości i całkowicie przebranżowić ten kanał. A duchowością będę dzielił się w podcaście po całości razem z Olkiem oraz założę osobną grupę na Facebooku, która będzie poświęcona wewnętrznemu rozwojowi. Ta grupa będzie zamknięta i będzie dostępna tylko dla patronów projektu Find Yourself, to jest dla osób, które chcą mnie wspierać. I ja na tej grupie będę umieszczał materiały, których nie umieszczam nigdzie indziej. To będą prowadzone medytacje, to będą kontemplacje, to będą Q&A, to będą live'y, to będą różne linki do różnych materiałów, to będą moje recenzje książek, to będą fragmenty mojej książki, czyli bardzo dużo materiałów, z których będziecie mogli czerpać wiedzę i inspirację. Jeżeli już teraz chcielibyście uczestniczyć w takiej wizji projektu i przy okazji wesprzeć moją pracę, to wejdźcie proszę w link na dole, wejdźcie na Patronite'a, wesprzyjcie moją pracę i ja podzielę się z Wami odpowiednimi linkami i będziemy mogli dalej współpracować. Poza tym dalej będę aktywny na grupie na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Troszeczkę ograniczyłem swoją aktywność w mediach społecznościowych, to jest rzadziej odpowiadam na komentarze, rzadziej publikuję materiały na Facebooku, za to skupiam się bardziej na jakości tego, co chcę tworzyć, bo mam taką intuicję, że przyszłość internetu, przyszłość mediów społecznościowych będzie spoczywać na jakości materiałów, a nie ilości. I przy okazji wznieciłem w sobie ponownie pasję do wideofilmowania i chciałbym też bardzo mocno poświęcić się wideo. Po prostu to jest coś, co ja kocham. Uwielbiam aparaty, uwielbiam kamery, uwielbiam pisać teksty, uwielbiam opracowywać koncepcje pod wideomateriały. Może nie wszyscy wiedzą, ale pracuję też w branży wideo. Tworzę projekty wideo i po prostu to kocham. Uwielbiam. To jest coś, co mnie jara. I też chciałbym nie tworzyć wszystkiego samemu, więc w przyszłości bardzo możliwe, że zaangażuję niektóre osoby do tego, żeby tworzyć tutaj też materiały wideo. Jeżeli chodzi o projekt Find Yourself, chciałbym, żeby były tutaj materiały przede wszystkim dla osób, które chcą rozwijać swoją pasję i kreatywność i chcą się rozwijać tak na maksa, z serca. Chcą działać, chcą tworzyć, chcą osiągać efekty, chcą coś robić z tym. Chcą też robić coś ze swoim życiem. Nie tylko oglądać, nie tylko konsumować, ale robić coś więcej. I z tego też powodu zapraszam Was do subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie więcej materiałów, to wejdźcie na projekt Find Yourself, obejrzyjcie pozostałe moje nagrania. Zapraszam Was na podcast po całości. Razem z Olkiem dajemy z siebie maksa, żeby przekazać jak najwięcej wiedzy z zakresu duchowości, podzielić się swoimi osobistymi wnioskami i doświadczeniami. I to są materiały, których praktycznie nigdzie nie zobaczycie, nigdzie nie dostaniecie. I myślę, że warto jest to docenić, ponieważ włożyliśmy w to bardzo dużo pracy, bardzo dużo przemyślenia, też pod kątem technicznym, bo chcemy, żeby jakość nagrań była na jak najwyższym poziomie. Dlatego jeżeli moglibyście wejść na kanał po całości, zostawić subskrypcję, lajka, to byłbym bardzo wdzięczny. Podobnie jeżeli zostawicie lajka pod tym wideo i swój komentarz, ja również z miłą chęcią dowiem się, jakie są Wasze przemyślenia odnośnie do tematów kreatywnych, życiowych, jakichkolwiek. Już podświadomie zaczynam unikać słowa duchowość. Ja mogę mówić o duchowości nawet nie używając słowa duchowość. Tak płynie prosto z serca, że nawet nie trzeba o tym mówić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Dzięki, że ze mną jesteście. Niebawem pojawią się nowe materiały bardzo wysokiej jakości, bo chciałbym po prostu postawić na jakość. Prawdopodobnie będę publikował rzadziej filmy. Jeden film w tygodniu, może jeden film na 2 tygodnie, może jeden film w miesiącu.
Ale potrzebuję też tego dla siebie, bo potrzebuję mieć więcej czasu dla siebie, więcej przestrzeni dla siebie. I też chcę, żeby materiały były wysokiej jakości. Nie chcę się po prostu spieszyć. Jako twórca przez ostatnie lata poczułem bardzo okropną, ogromną presję, żeby tworzyć jak najwięcej. I troszeczkę uzależniłem się od algorytmu YouTube'a i chciałbym od tego odetchnąć. I znalazłem sposób, jak to zrobić. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za waszą uwagę. Dzięki za wasze zrozumienie, wyrozumiałość. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego. Wszystkim wszystkiego dobrego. Pięknie. Kocham was. Siema na rapa. Miłego. Elo. Błyska.